Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Z upoważnienia Burmistrza przedstawiam założenia projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest dokumentem wyznaczającym cele i sposoby rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem uzależnień. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w gminie miasto Lubartów opiera się na systemowym podejściu i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi działania w tym obszarze. Działania te określa niniejszy dokument, który w sposób kompleksowy podejmuje problemy z zakresu uzależnień od napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem. Program stanowi kontynuację i rozwinięcie działań prowadzonych w latach ubiegłych oraz jest ściśle związany ze strategią rozwiązywania problemów społecznych miasta Lubartów. Przy opracowaniu programu uwzględnione zostały wskazówki wynikające z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wykorzystana została również publikacja Krajowego Biura do Spraw Narkomanii Zapobieganie Narkomanii w Gminie, Zasady Tworzenia Gminy Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zajmuje się Urząd Miasta Lubartów przy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i prawnych działających w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Koordynatorem realizacji programu jest pełnomocnik burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Źródłem finansowania programu są środki własne gminy miasto Lubartów pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie umniejszając problematyki uzależnień od napojów alkoholowych w oparciu o diagnozę problemu, w tym roku postawiony został akcent na zagadnienia związane ze zjawiskiem uzależnień od narkotyków oraz uzależnień behawioralnych. Najważniejsze zadania objęte programem dotyczą: zadanie pierwsze, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie lub szkodliwie, osób używających substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Koszt zadania 55 tysięcy złotych. Zadanie drugie dotyczy wspierania profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy, w szczególności skierowany jest dla dzieci i młodzieży. Koszt zadania 195 tysięcy złotych. Zadanie to realizowane będzie we współpracy z placówkami oświatowymi miasta oraz przez prowadzenie świetlicy środowiskowej. Zadanie trzecie, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień. Zadanie realizowane będzie w drodze konkursu. Koszt zadania 45 tysięcy złotych. Zadanie czwarte, zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt zadania 55 tysięcy złotych. Zadanie piąte, tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków umożliwiających zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Koszt zadania 150 tysięcy złotych. Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zabezpiecza się kwotę 500 tysięcy złotych, w tym 470 tysięcy na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 30 tysięcy na przeciwdziałanie narkomanii. O szczegółach programu, które będą Państwa interesować, będziemy wspólnie odpowiadać z obecną tu przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, panią Krystyną Wajdą, która jest współautorem programu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wprowadzenie. Rozpoczynamy tradycyjnie dyskusję nad projektem uchwały. Następnie proszę przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta o przedstawienie wyników obrad swoich komisji. Rozpoczyna Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych. Komisja Planowania Przestrzennego. Komisja Planowania Przestrzennego jednogłośnie pozytywnie, 7 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja Infrastruktury Technicznej.
również pozytywnie, jednogłośnie. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Komisja jednogłośnie pozytywnie uchwała projekt uchwały. I Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Czy ktoś chce zgłosić zapytanie lub uwagi do tego projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Na sali jest w tej chwili 20 radnych. Będziemy głosować po podpisaniu listy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę, głosujemy. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że Rada Miasta uchwałę podjęła. Przechodzimy do następnego projektu.